Był wykładowcą uczelni krajowych i zagranicznych, a także członkiem wielu stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą oraz redakcji czasopism. Jako poeta debiutował w 1972 roku na łamach Tygodnika Powszechnego. W 1982 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości. W 1990 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 15 grudnia 1993 roku w Warszawie, pochowany został w Krypinie. Sama uroczystość wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody imienia księdza Janusza Pasierba odbywa się już po raz 18, po raz pierwszy w Kościele. Nagroda ustanowiona została w 1996 roku przez Radę Miasta Grudziądza z inicjatywy tutejszego Klubu Inteligencji Katolickiej i przyznawana jest raz w roku na wniosek powołanej kapituły, w skład której wchodzą członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej oraz osoby związane z działalnością kulturalną w naszym mieście. Nagroda przyznawana jest osobie, która w swojej twórczości promuje wartości chrześcijańskie i wierna jest ideałom, które pielęgnował patron tej nagrody. Honorowy patronat nad organizacją i uroczystym przebiegiem wręczenia nagrody objęli od samego początku prezydenci Grudziądza. Dotychczasowi laureaci to ksiądz Jan Twardowski, Krzysztof Zanussi, profesor Stefan Stoligrosz, profesor Augustyn Bloch, ksiądz profesor Andrzej Szostek, Krystyna Gałdyńska-Szalewska, Jan Pospieszalski, ksiądz biskup Zawitkowski, Stefan Frankiewicz, Ernest Bryl, Maja Komorowska, Elenik Soka, Janusz Zakrzeński, Andrzej Ryczek, Barbara Wachowicz, Anna Dymna, Jan Budziaszek. I proszę Państwa, decyzja kapituły, która spotkała się w dniu 15 kwietnia 2015 roku. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w obecności prezydenta Grudziądza, pana Roberta Malinowskiego, posiedzenie tej kapituły, przewodniczył jej ksiądz wikład Tadeusz Nowicki. Przedstawię jeszcze członków kapituły. Ksiądz wikład Tadeusz Nowicki, przewodniczący kapituły, pan Robert Malinowski, prezydent Grudziądza, pani Karola Skowrońska, prezes Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, pani Jadwiga Drozdowska, starszy kustosz Muzeum w Grudziądzu, pan Wojciech Cetkowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu, pan Sławomir Szymański, wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej. Bardzo proszę, panie prezesie, o przedstawienie uzasadnienia tej nagrody, a jednocześnie wygłoszenia laudacji. Klub Inteligencji Katolickiej, również jako osoby reprezentującej kapitulę nagrody, chciałbym serdecznie podziękować gospodarza Kościoła, księdza proboszcza Stanisława, księdza Inkułata oraz wszystkie pozostałe osoby duchowne. Chciałbym powitać pana prezydenta i wszystkie osoby reprezentujące Urząd Miasta. Chciałbym przywitać członków kapituły oraz na końcu laureata, który jest oczywiście osobą duchową. Ksiądz proboszcz nakreślił już tutaj sylwetkę tegorocznego laureata. Jednak ja zgodnie z porządkiem uroczystości chciałbym parę słów o laureacie jeszcze powiedzieć. Może jednak nie wszystkim tu obecnym tegoroczny laureat nagrody imienia księdza profesora Janusza Pasierba jest dobrze znany. Najwyższy czas więc, by przybliżyć sylwetkę laureata. Ksiądz dr Zdzisław Osowski działa w niedalekim Osieku, urokliwej miejscowości, którą można nazwać Kastel Gandolfo Grudziądza. Nie bez racji zresztą, bo wielu mieszkańców naszego miasta jeździ tam na wypoczynek. Pod Osieku od prawie 20 lat laureat pełni posługę duszpasterską i jednocześnie jest prezesem Stowarzyszenia Muzyki Chrześcijańskiej Gospel. Z tej drugiej strony jest nam dobrze znany jako organizator koncertów gospelowych w Grudziądzu. Były one kiedyś organizowane w teatrze, a obecnie w Kościele Podwyższenia Świętego Krzyża, który dzisiaj gromadzi nas na tej uroczystości i na koncercie. Laureat urodził się 17 grudnia 1957 roku w Chojnicach.
Wyższe seminarium duchowne ukończył w Pelplinie w 1982 roku. Praca magisterska pisana pod kierunkiem księdza profesora Janusza Pasierba o architekturze i sztuce Kalwarii Bielańskiej zdobyła wysokie uznanie w ocenie egzaminatorów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 laureat został doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii sztuki. Ksiądz Zdzisław Ocowski to duch pasterz niezwykły. Pisze wiersze, publikuje artykuły z historii architektury i sztuki sakralnej. Jest budowniczym, organizatorem życia społecznego, kulturalnego i naukowego. Twórca i dyrektor wielu międzynarodowych festiwali muzyki gospel, w tym charytatywnych, realizowanych we współpracy z telewizjami, z Telewizją Polską, Telewizją Puls i Telewizją PAN. Na początku lat 90. zaproszony o kierunek przemian w III Rzeczypospolitej organizuje wykłady o katolickiej nauce społecznej i gospodarce wolnorynkowej w celu zachowania uniwersalnych wartości zawodowych i moralnych, a także rodzinnych i religijnych. Ta wielowymiarowa działalność naszego laureata to ważne myślenie o religii, kościele i ojczyźnie. Wszystkie jego działania podporządkowane są zachowaniu treści współczesnej nauki Kościoła i dostosowaniu do niej nowej formy, która potrafi skupić młodzież. Takiej, która młodzieży pozwala o swojej religii odważnie myśleć, głośno jej mówić i ją wyznawać. To wszystko mieści się w koncepcji pojmowania, zrozumienia i realizowania nowej ewangelizacji. Szczególnie ważnym elementem w życiu księdza doktora Zdzisława Ocowskiego był bezpośredni, wieloletni kontakt z księdzem profesorem Januszem Pasierbem. Kontakt ten miał początek w roku 1976 i trwał do śmierci profesora Pasierba. To prawie 20 lat znajomości, najpierw studenta, potem współpracownika i osobistego sekretarza, zdecydowały o kierunkach rozwoju, wyboru specjalizacji, umiłowania sztuki, troski o piękno, a także o szacunku do historii i tradycji, która widoczna jest u naszego laureata. Przyznajemy więc tegoroczną nagrodę najbliższemu sekretarzowi i przyjacielowi księdza profesora również dlatego, by uświadomić, iż związek mistrza i ucznia nigdy się nie wyczerpuje nawet po śmierci jednego z nich. Dziękuję bardzo. Decyzji kapituły nagrody im. Księdza profesora Janusza Pasierba z 15 kwietnia 2015 roku przyznaję panu nagrodę imieniem księdza profesora Janusza Pasierba. Zakrzewienie wartości chrześcijańskich, patriotycznych, narodowych w kulturze polskiej za twórczość i życie bliskie Bogu i człowiekowi. Z wyrazami szacunku w imieniu mieszkańców prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Srebrną oznakę naszego honorowego obywatela Jana Pawła II. Panie Prezydencie Grudziądza, Panie Przewodniczący Rady Miasta, Panie Prezesie Klubu Inteligencji Katolickiej, Panie i Panowie, Szanowni Państwo. Nie przypuszczałem nigdy, że po 22 latach od śmierci księdza Janusza Pasierba
znajdą się ludzie, dość szczególni ludzie, którzy wnikliwie penetrując życie mojego mistrza, doszukają się w jego życiorysie i tego faktu, że dzisiejszy laureat stojący przed wami przez ostatnie lata życia profesora Kacierwa był jego sekretarzem, współpracownikiem i przyjacielem. Cóż za dociekliwe grono kapituły grudziąckiej. To, że przezasna kapituła dostrzega w minionych latach laureatów o wielkich nazwiskach, przed chwilą wymienionych, tak wielkich, bo same rzucają się w oczy i zapadają w pamięć, to z wszech miar ja rozumiem. Ale jaki musiał być wysiłek tych samych oczu i tych samych myśli członków kapituły, by wypatrzyć i odnaleźć wiejskiego proboszcza w Osieku, to już wprost niewiarygodne. Dziękuję kapitule za to spojrzenie i za tę pamięć, dzięki którym mam możliwość obracania się i przebywania w tak doborowym towarzystwie. Dziękuję. Teraz parę słów refleksji. Grudziąc jeszcze bardziej poprzez tę nagrodę zbliżył się do mnie. Miasto znałem od dawna, kiedy to jako gimnazjalista byłem tu na Wagarach, na które wybrałem się z czerskiego gimnazjum. I okazało się jednak, że miasto leży zbyt daleko Czerska, by ten rodzaj przepustki od nauki kontynuować na przyszłość. Więcej tego już tutaj, w tym mieście nie powtórzyłem. Ale potem prawie dwa razy w tygodniu, a było to w ostatnich 10 latach życia księdza profesora Kacierwa, właśnie z nim, rzadziej sam, przejeżdżałem przez miasto z i do Warszawy, obok tego kościoła Świętego Krzyża, którym jesteśmy, na widok którego, a szczególnie w jego wieży, siedzący obok mnie w samochodzie, Janusz Pasier wydawał ciągle ten sam okrzyk. O Boże, znów jesteśmy w Azji, same meczety. Ironia księdza profesora Pasierba to będzie szła nieodłącznie jego życiu. Prześmiewcą był i nikt go w tym nie poprawił. Przynajmniej ja nie znam drugiego prześmiewcy równego jego. Jego cięte żarty niosły zawsze jednak prawdę, jego żarty miały sens, a do tego jeszcze te żarty bawiły intelektualnie. Może to dobra recepta na życie dla nas wszystkich? Może przydałoby się więcej ironii i autoironii? A na pewno przydałoby się więcej radości, szczególnie w instytucji, którą nazywamy Kościół. I tej radości również w religii. Może dlatego mówiący te słowa wybrał jako jedną z form swojej działalności właśnie muzykę gospel, muzykę radości, która powoduje, że nasza wiara i nasza religia wcale nie kończy się na ukrzyżowanym Chrystusie w Golgota Golgocie. Nie jest religią śmierci. Religia nasza, więc wiara za nim idąca, kończy się pustym grobem, a więc zmartwychwstałym i radością zmartwychwstania. Niech dzisiejszy koncert zespołu Peter Mantle Gospel Project w tym myśleniu nam dopomoże. Tego Państwu szczególnie życzę. Wiele radości, proszę Państwa, na co dzień. Dziękuję za uwagę i dziękuję za nagrodę.